Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do przeglądu, a może nawet i nowej serii z gry XCOM Chimera Squad. No i tu nie ukrywam, że mamy niemałe zastanowienie, co zrobić z tym tytułem, przy czym liczę tu na wasze komentarze, że podpowiecie, w jaką stronę pójdziemy dalej, czy seria, czy tylko przegląd. Przyznam, że do tej pory gry z serii XCOM ogrywałem zazwyczaj we własnym zakresie, po części dlatego, że były to gry bardzo długie, a druga sprawa, że niewielka dynamika, jaką cechowała się ta turowa rozgrywka, o ile była bardzo fajna dla gracza, niekoniecznie mogła się odnaleźć jako seria na YouTubie tak bezpośrednio do oglądania. I pewnie podobnie podszedłbym do Chimera Squad, ale po tym, co dane mi było zobaczyć do tej pory, przyznam, że zachodzi tu dość dużo zmian, które mogą się spodobać również w trakcie oglądania. Przede wszystkim sama walka nabiera znacznej dynamiki, co mam nadzieję uda się pokazać za moment, a także sama opowieść wydaje się taka mocno skupiona wokół fajnej, osobnej historii, gdzie nie trzeba praktycznie znać wydarzeń z poprzednich części, czy nawet ciężko nazywać to poprzednimi częściami, po prostu częściami, które wyszły do tej pory, ale niekoniecznie ma to jakieś większe powiązanie z tym, co dostaniemy tutaj. Wprowadzając nieco fabularnie, jesteśmy kilka lat po wydarzeniach z gry XCOM 2, gdzie ludzkość walczyła z kosmitami w bitwie, czy też wojnie o Ziemię, ostatecznie wygrana przez nas, jednak w międzyczasie przez nas strzeli ludzi, tak? Bo z pozdrowieniami dla wszystkich reptilian. No i wracając, w trakcie tej wojny doszło też częściowo do międzygatunkowych sojuszy, no i ostatecznie na Ziemi mieszkamy wraz z częścią tych fajnych kosmitów. Oczywiście nie wszystkim to się podoba i na przykładzie miejscowości 31, w której się znajdujemy, będziemy mogli spotkać się z pewnym ruchem, który nie do końca jest za tym, żeby ludzie żyli w zgodzie z kosmitami. I jakie to będzie miało konsekwencje, a także w jaki sposób poprowadzimy naszą akcję, żeby przeżyć jeden z finałów, jaki się tutaj szykuje, no to już zobaczymy w nowej grze. Jeszcze może taka istotna informacja, ponieważ tytuł, jak dla mnie, jest pełen zaskoczeń i przede wszystkim myślę, że takim zaskoczeniem może być cena. Do 1 maja 45 zł, 50% zniżki na Steamie. Nie wiem, jak to da to patrzeć. No gra tak, tyle co widziałem, chociaż no nie grałem długo, tak? No to wygląda jak rasowy AAA, a cena mniejsza niż za indyczka, ale no zobaczymy, jak to wygląda dalej. Tryb normalny, nie będziemy kombinować, Iron Man, jeden plik zapisu, aktualniany, tutaj jak rozumiemy bez zapisu, jeżeli chodzi o misję, anarchia, 5 poziomów do wskaźnika anarchii w mieście i samouczek może być, tak, nauczmy się razem, przypomnijmy sobie co i jak tu może działać, ruszajmy. 2 minutes out. Hey, godmother. Is this like the old days? XCOM swooping in and taking it to the bad guys? I wouldn't know. I spent most of the war training resistance networks. Like mine. And for your many, long years of service. Watch it. XCOM attaches you to an untested squad and pushes it into the field before it's ready. How is this not like the old days? I'm just happy to be here. I missed out during the war. Wish I could have pulled my weight. For which side, exactly? I find that very hurtful. Sure thing, Advent. We are through the checkpoint. I was never actually Advent. But they were fitting you for a blocky helmet. Stow it, both of you. We're here. 3-1-PD gave us the all clear. Grab your gear and prepare to move in. Whisper, what's your status? And what's Verge's ETA? Comms are working, obviously. Verge is en route. How? Verge can't drive. He hailed a cab. To a hostage situation? Focus. Whisper, any surprises in the next room? A handful of hostiles, unaware of your approach. Chimera Squad, take positions. Prep for breach. Tryb wejścia. No i to jest właśnie ta piękna rzecz, jaka się tu pojawia. Drużyna Chimera, już po polsku możemy lecieć, zaczyna każdą misję od wyznaczenia punktu wejścia, żeby zaskoczyć wrogów. Zapoznaj się z informacją o przeciwnikach w punkcie wejścia i modyfikatorami, które zostaną zastosowane. Następnie przydziel agentów do dostępnych miejsc, żeby określić kolejność, w jakiej oni wejdą do walki. No i właśnie, wybieramy miejsce, wybieramy agenta, a może matka niech wejdzie.
nasz kolega i szpryca. Każda z tych postaci posiada też specjalne umiejętności, które no, myślę, że w dalszej rozgrywce mogą mieć zdecydowanie istotne znaczenie, jeżeli chodzi o wejście. No i właśnie, mamy tutaj zaskoczenie. Możemy już podjąć walkę na tym etapie gry. Do tego wszystkiego na shift przełączamy się i sprawdzamy, kto jeszcze kryje się w tym pomieszczeniu. Więc mamy też wstępny wgląd na to, co można by było zrobić. No to co? Strzelanie podczas trybu wejścia 100%. To 100%. Ale 99%. No to już nie jest 100%. Zdecydowanie w XCOMie to dużo brakuje do tych 100. No i w tym momencie przechodzimy już do tej takiej bardziej standardowej rozgrywki. Is that our hostage? Welcome to City 31's Memorial Museum. It's just a recording. As I often say, the lessons from our past inform the present. Blah, 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 history. Focus. No właśnie, skupmy się na walce. Agenci wrogowie pojedynczo wykonują swoje tury. Ich aktualna kolejność działania jest widoczna na fladze jednostek nad głową postaci. Okej, okay. I takie tutaj standardy. Czyli coś, co myślę, że jest dobrze znane, jak krycie się, no, pół tarczy, no to taka połowa ochrony, pełna tarcza to całkowita ochrona. To warto mieć na uwadze, no, żeby ta tarcza była jakoś względem przeciwnika ustawiona, bo jak się ustawimy tu, no to średnio byśmy się bronili przed tą ekipą. To co? A może, ale lecimy tutaj. Changing position i spróbujemy jeszcze oddać jakiś strzał. 77% albo 64%. Ja myślę, że 77% bardziej kusi. Do widzenia. No nie ukrywam, że liczyłem na małe pudło. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Jakbyśmy tak odważnie się ustawili tutaj, będziemy mieli dwa ruchy naszych postaci, tak? Ponieważ tu widzimy na osi czasu, kto wykona kolejny strzał. 62%. Oj, bieda. Zasięg broni, celność, niska osłona. Wystarczająco. You see this? Interesting. Contact. Clear. Verge. What took you so long? Had to unpack a breaching charge. Good man. Not exactly. You know what I mean. I always do. So creepy. Don't ever change. Verge, form up. Any hostiles in the next room? Yes. I can feel them. To też co istotne, w całej grze pojawia się aż 11 postaci, gdzie każda ma specjalne zdolności. Tryb wejścia. W niektórych starciach dostępnych jest więcej punktów wejścia. Każde z nich wiąże się z innymi korzyściami i ryzykiem. Rozważ podzielenie drużyny lub wysłanie wszystkich w to samo miejsce. No, jak wyślemy agentów w to samo miejsce, mamy ich później blisko siebie, więc łatwiej współdziałać, ale z drugiej strony możemy, korzystając z dwóch wejść, zaatakować czy zaskoczyć przeciwników z różnych stron. Baczna obserwacja. W tym miejscu, przy głównych drzwiach, wrogowie zadają plus 1 punktów obrażeń. Drzwi. Ostatnia jednostka wchodząca tym wejściem zadaje 3 obrażenia w czasie wejścia. Okej, okay, no niestety mamy po 2 sloty, więc znaczy niestety. Chodź ty kolego, ci co mają tutaj dużo życia, tutaj za to wejdzie nasza matka i Rand. Jakoś to pogodzimy. Stay behind me. Breach. To jest właśnie piękne, jak wiele tutaj zależy od naszych decyzji. Z kim się spotykamy? 92, 81, 69. No strzeliłbym, ale wyjdź jeszcze trochę, tak? I 34. No nie, chyba warto wejść na stówkę, chociaż 92 kusi, ale strzelanie? Możemy bieg do osłony. Nie, strzelaj. Piękny krytyk. I teraz nasza koleżanka. No, musimy zaryzykować. 91 różnie bywa, ale na szczęście weszło. 84, 75, 48. No, myślę, że tu będzie podobnie. Weźmy 84. Krytyk.
I do tego dobijamy tutaj 88. Kolega jeszcze dostanie dodatkowe punkty, o ile trafi. No, ktoś spudłował. Myślę, że sam tryb wejścia bardzo przyspiesza nam rozgrywkę, bo tak jak widać, no, wielu przeciwników od razu pada, więc nie skupiamy się tak mocno na tych turach. Wszyscy agenci posiadają unikalne zdolności, które mogą użyć w każdej turze. Pozwala im to zdobywać więcej umiejętności i wyposażenia. Większość agentów ma też zdolność obezwładnienia. To atak zadający niewielkie obrażenia, który zawsze trafia. Używaj go, żeby zdobywać dodatkowe nagrody za niektóre cele misji. Rubin używa zdolności doładowanego ciosu zamiast obezwładnienia. No właśnie, tylko że nie wiem, czy my tutaj mamy ten cel misji, już możemy podejrzeć w tym miejscu. Ale można by było spróbować się zorientować. Doładowany cios. No dobra, przywal temu tarczą. Mam nadzieję, że zdejmie wszystkie punkty, ponieważ wiem, że akurat w tej misji, jeżeli powalimy trzech przeciwników, dostaniemy dodatkowe dane. Więc... warto ich aresztować. No, kolega ma tarczę, więc tak idealnie na wprost. Nic złego się nie stało. Teraz tak, żołnierzu. Pytanie, kto tu jeszcze jest? Zero. Tu możemy oczywiście jeszcze wysłać leczenie. Może zaryzykujemy, spróbujemy też i tego żołnierza powalić pałką. Więc sprint, tutaj niestety dwa ruchy stracimy na to wszystko. Chociaż zastanawiam się... obezwładnij, mogliśmy w sumie spróbować tutaj obezwładnić, ale okej, lecimy. Piękny skrót. Arrested the target. Może być i tak. Set up the breaching charge. I do like to make an entrance. To co, znów się bawimy, chociaż tutaj wielkiego wyboru nie ma. Niektóre punkty wejścia są dostępne tylko, gdy posiadasz specjalne wyposażenie lub zdolności. Kiedy agent z niezbędnym elementem znajdzie się na pierwszym miejscu, będzie można przedzielić pozostałych członków zespołu. Czyli rozumiem, tutaj kolega z paczką, to każdy ma paczkę. A, wymaga ładunku, dobra, czyli nie każdy. Okej, czyli kolega z paczką, dlatego warto się później na tę akcję również przygotować jakoś lepiej. Wszyscy nieagresywni wrogowie strzegący tego zostaną zaskoczeni, okej. To jest też dobra wiadomość i matka chrzestna. Wchodzimy. Hostage confirmed in the next room. We need more than that. 3-1 PD has a live feed. Patching through. If you surrender, I will advocate leniency. Enough. This exhibit, it is about XCOM's role in our liberation. I see you read the placard. It doesn't say how they went soft and got weak. Now, it's up to us to light the spark. He's holding a detonator. Go, now! How's this for an entrance? No, dzień dobry. Miłe, niemiłe towarzystwo. 100%, 100%, 59, 58, 56, więc na pewno interesuje nas gość 100%. Dobra. Choć można też wejście wykorzystać, niekoniecznie do strzału, a do tego, żeby gdzieś się ustawić w dogodnej pozycji. Kto by się ustawiał dogodnie? Już myślałem, że pudło. No dobrze. Wielkiego wyboru nie mamy. Czasem bywa i tak. Odważnie. Liquidating. Cherub is down. Terminal, stabilize him. On it. Verge, with me. Protect the mayor. Confirmed. Zakładam, że tego nie dałoby się ominąć. Agenci, którzy stracą wszystkie punkty zdrowia, w kolejnych turach zaczynają się wykrwawiać. Zostaje to pokazane w postaci cyfry na zegarze. Misja zakończy się porażką, jeśli wykrwawiający się agent nie zostanie uratowany za pomocą zdolności stabilizacji, albo spotkanie zakończy się, zanim upłynie czas. Akceptuj. No i tutaj nie ma co kombinować, a wykorzystajmy stabilizację. I to chyba nie mamy wielkiego wyboru. Zatrzymaj krwotok. Tyle dobrze. Jeszcze koleżanka mogłaby się gdzieś ustawić. Tak się zastanawiam. A czy mogłaby uderzyć tego gościa?
może uderzyć na koniec tury. Warto to wykorzystać, chociaż będziemy mieli za plecami przeciwnika, który boję się, że może nam zrobić krzywdę, ale... O! No dobra, inaczej sobie to wyobrażałem. Co ty jeszcze masz? Zamroczenie. Rand psionicznie ogłuszy cel na czas jednej, dwóch akcji i dodaje go do sieci neuronowej. Wrogowie w sieci neuronowej nie mogą być celami. Szał bojowy atakuje umysł wroga i sprawia, że staje się on berserkiem i atakuje pobliski cel. Zostaje też dodany do sieci neuronowej. No mamy albo łatwy atak tutaj na przeciwnika. Znaczy łatwy, niełatwy, tak? Z nimi to różnie bywa. Obezwładni. Chętnie bym obezwładnił jeszcze jednego żołnierza. Ale to mogą być 2-3 punkty. Jeżeli będą... 2... Kurczę... Wypróbujmy zamroczenie. Jak rozumiem, tylko na najbliższym możemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No już tutaj niestety nie możemy uderzyć, tu też nic nie możemy zrobić, a tu koleżanka na pałkę... O, a spróbujmy pałką jeszcze go tu dobić. 3 punkty. Może być i tak. No i teraz najważniejsze by było dobić tego. Strzał rozpryskowy. Matka chrzestna strzela na krótki zasięg, raniąc kilka celów znajdujących się... Pytanie, czy to takie dobre, bo moglibyśmy zaskoczyć tego gościa, to jest jakiś szef wszystkich szefów. No niestety ona nie ma takiego obezwładnienia, to też 1-2 punkty, ale podejdźmy może bezpośrednio. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W przyszłości może nie będziemy tak kombinować, ale teraz możemy sobie na to pozwolić, ponieważ chętnie bym sprawdził, no tu jest 100% praktycznie strzał. 4-6. No niestety to nie załatwi w całości. Strzał rozpryskowy. No i tutaj zobaczmy, jak w takim razie to wyjdzie, ale rozumiem też 4-6, tak więc... No niestety. Agresywnie. Mogliśmy go zaatakować już wcześniej, ale niech będzie. Dobra, przede wszystkim musimy chronić panią burmistrz. Szpryca, leć, ochrona. No i kolegę już dobijemy pałką, mimo że to trochę tak... Chyba tutaj już tak bardzo nie było potrzebne. Obezwładni, a możemy tutaj... A, rozumiem, kolega się ustawił na warcie i jeżeli wejdziemy na te pola, no to on może wtedy wykonać strzał, więc wolałbym jednak zrezygnować z tego. O, tak samo my mamy wartę, tak? Możliwość takiego przejścia. Ustawmy się tutaj. Jak rozumiem, będziemy mogli jeszcze strzelić. 82%. No może. X-com. I'm running low. Teraz myślę, że są w pełni zrozumiałe te żarty o tym, dlaczego gracze XCOM-u tak bardzo stresują się koronawirusem. To jest piękne zejście. Tak, warta trwa w najlepsze. No zobaczymy, może tym razem te 84 nam pozwoli go... trafić. Dobrze, że nie w panią burmistrz. Mamy to. It looks worse than it is. Those medikits are really something. Compliment accepted. What about Cherub? Yeah, I think so. Only thing injured is my pride. And your diaphragm. And a few ribs. None of this should have happened. Most people say thank you. I'm grateful, of course. But these people don't have the capability for any of this. Explain. I read their threat assessment. A month ago, these insurgents were all talk and no capability. The greatest threat they posed was to bottles of alcohol. Why tell us? Why now? City 31 shows the world how humans, hybrids, and aliens can keep a lasting peace. I'm the public face of this. Tonight, someone wanted what I represent to go up in flames. We're not in town for local intrigue. I know. But right now, you're the only ones I'm certain are fighting for that same peace.
Can I count on your support? Yes, ma'am. Tak jest. Lekko ranny, poważnie ranny, lekko ranny. Za 4 pojmanych wrogów możesz zdobyć 20 punktów informacji. To jest bardzo istotna rzecz. Ocena dobrze. Zakładam, że jest dobrze. Może jest jeszcze jakaś świetnie. Package delivered to 31PD. She truly believes what she says. That's why she's in charge. Not too shabby for our first official mission. Don't do that. Don't do what? Celebrate before a mission is complete. It's... It's bad luck. Tonight, Mayor Nightingale perished in an explosion at City 31's Memorial Museum. The identity of her assailants is unknown at this time. The city council asks citizens to remain... So she gets vaporized the same day XCOM sends Chimera Squad to our city? You hear that voice in your head? That's me telling you to wake up! Despite opposition, Mayor Nightingale's deciding vote brought the reclamation agency to the city. Without her support, Chimera Squad's continued presence is an open question. Welcome home, Chimera Squad. The director wants to speak with us. Thanks for getting the mayor killed. Also, you're fired. That's not helpful. You're right. I'm sorry. I'll patch the call through when you're ready. I followed your action at the museum, and its aftermath. Director Kelly, I take full responsibility for what happened. Stop. I sent you to City 31 because I believed you were ready. Tonight, you surpassed my expectations. 31PD requested help within 3 hours of your arrival in the city. You answered immediately. Going in, you were under-equipped and down an agent. You adapted, as we trained you to do. And let's not forget, you rescued the mayor. You delivered her to safety as the city requested. Don't blame yourself for an outcome you couldn't control. Instead, let's focus on what's next. I set up the map table. Ready when you are. Head over there. I'll hold. No i tu zaczyna się zabawa, ponieważ na mapie czeka na nas cel krytyczny. Welcome to City 31. During Advent's occupation, the city was a fortress supporting an active starport. 5 years after XCOM won the war, it's home to aliens, hybrids, and humans alike. There's new industry, self-government, and local agriculture to support the varied populations. Against all odds, this city thrived after the war. There were no retributive attacks. Until tonight. We don't know that. Not yet. But we can find out. 31PD requested our help sifting through evidence at the Memorial Museum. They lost good officers today. Give them what they need and see what we can learn. I tu zaczyna się również zabawa, ponieważ na mapie widzimy status miasta 31, aktualny cel, do których możemy wysłać naszą drużynę. Chimera może zajmować się jednym celem dziennie. Po wykonaniu zadania automatycznie mija jeden dzień. I to jest wszystko fajne, tylko czasem będziemy musieli podjąć decyzję, który cel nas interesuje. Tu mamy na przykład muzeum, gdzie wysyłamy transporter. Na szczęście na początek jeszcze nam tutaj nie narzucają jakoś wiele miejsc, więc możemy sobie jakoś spróbować poradzić. DP-31 potrzebuje pomocy w uporaniu się ze skutkami dzisiejszego ataku. Śmierć burmistrza Nightingale wstrząsnęła całe miasto. Zróbmy co w naszej mocy, żeby ich wesprzeć. Wyślij transporter. Tak. Your work with 31PD opened a few doors. Here's what we know. A crude plasma bomb killed the mayor. The insurgents had no access to materials for that. Does that mean they had outside help? Most likely. There are 3 groups in City 31 with access to this kind of ordnance. No i teraz jest problem. Którą frakcję sprawdzimy? Potomstwo? Luźna organizacja ludzi psioników, ich wizja przyszłości miasta 31 jest całkowicie psioniczna. Czy miasto tego chce, czy nie? Organizacja złomiarzy obcych, po cichu jej członkowie zgromadzili broń, którą rewindykacja ma prawo odzyskać, a także podziemny ruch religijny hybryd nauczają o zbawieniu, ale tylko dla tych, którzy kiedyś walczyli z XCOM. To może być tym to podejrzanym wrogiem. Weźmy na początek Szary Feniks, znaczy na początek. No, sprawdzimy ich. Nie wiem, jaki to będzie miał wpływ.
Znaczy na pewno będzie miało to duży wpływ na przebieg fabuły, ale na przykład na zakończenie, czy już ten wybór ma jakieś to większe znaczenie. Przy czym, no tak ten hełm, zakryta twarz, tak jakoś czuję pociąg do Szarego Feniksa, że to może być coś złego. Grey Phoenix is a group of primarily muton scavengers operating in the city. Recently, they've armed themselves with highly restricted weaponry. That puts them on our radar. Director, these are local criminals. Isn't that 31PD's jurisdiction? True. The Reclamation Agency supports local police, but we're also required to recover dangerous material. From those who would do the world harm, and each of those groups is neck deep in the stuff. So what next? Focus on a single group. Investigate, dismantle their operations, and take them down. Meanwhile, we look for any links to the mayor's death. Either way, a dangerous organization is off the streets. Exactly. The city wants justice for Mayor Nightingale. This is how we help them achieve it. Każde śledztwo dzieli się na trzy etapy. Rozpoznanie, poznanie frakcji i metod jej działania, operacje, ukryte miasto, które trzeba ujawnić, a następnie wykonać, żeby pokrzyżować najważniejsze plany tej frakcji. Zniszczenie, zatrzymanie ostatniego ataku i likwidacja zagrożenia dla miasta. Akceptuj. 2 marca dochodzenie rozpoczęte, brak aktywnych mrocznych wydarzeń, opis frakcji. No tak teoretycznie najmniej groźna się wydaje z opisu, ale to może być taka zasłona dymna. Śledztwo w toku, dowództwo jeszcze jest nieznane. Możemy wrócić na mapę świata. Tu oczywiście doszły nam, o właśnie, kluczowe misje. Te misje trzeba ukończyć dzisiaj. Nowy rekrut. A zobaczmy nowego rekruta. W zbrojowni zarządza się agentami, wyposażenie, zarządzanie bronią, zdolność agentów, odblokowanie nowych zdolności, życiorys agenta, kolor pancerza. Mam nadzieję, że nowy rekrut... Director convinced the city council we're too understaffed to be effective. This means we can bring more agents to City 31. It's not the whole squad, not yet, but it's something. Nie jest podrzucone tu przez tę frakcję. Ale to chwilę bym spędził jeszcze nad tym przełączeniem życiorysów. Zobaczyć, co i jak się kryje za tymi postaciami. No to nie ma co czytać każdego po kolei. Przy czym no, trzeba przyznać, że fajnie ta gra jest rozbudowana. I doceniam fakt, iż została w tak dużym stopniu spolszczona. No dobrze, to widzimy się za moment. No i przyznam, że każda z tych postaci jest ciekawa. Myślę, że docelowo i tak będziemy mogli pozyskać wszystkich, jednak no tu warto się skupić na tym, kogo chcielibyśmy rozwinąć już teraz. Prędka nie ma żadnych zablokowanych zdolności, więc mimo, że jest dość interesująca z racji języka, tu możliwości spętania czy przesuwania przeciwników, zostawimy ją na później. Podobnie nasz kolega Bunkier, raczej jednostka bardzo defensywna, czy też jednostka wsparcia, za to bardzo interesuje mnie tu aksjomat, ponieważ będziemy mogli dużo silniej bić przeciwników, dzięki czemu niekoniecznie będziemy musieli ich zabić, a po prostu powalić, jeżeli dobrze rozumiem, a za to dostajemy dodatkowe punkty informacji. Do tego wszystkiego dochodzi taran, czyli ta dodatkowa umiejętność, oczywiście jak ją odblokujemy, dodatkowa umiejętność w trakcie misji, gdzie na przykład jakby drzwi były zablokowane, no to przed nim nie będą one stanowiły większego problemu, tak zakładam przynajmniej. Noticed someone took the biggest locker. Yep, that was me. I knew you'd get here eventually and grab it so no one else would. Hmm. Don't worry, I'll move my stuff. Yeah, that's the problem. I already did. Violently. You... didn't you see the note? Yeah, afterward. I'll replace what I can. No już go lubię, już go lubię. Wyposażenie. Strzelba. Brak dodatkowych przedmiotów, pancerz osobisty, jak rozumiem później, o, przedmiot do wejścia, brak dodatkowych przedmiotów. Później będziemy mogli się tym zająć, tam po misji też to dorzucić coś nowego, ale na tym malowanie pancerza, taki żółciutki będzie. Dobra, wychodzimy, bo to jeszcze jest jedna z rzeczy, którą tutaj musimy ustalić, bezczynni agenci, ale do tego wszystkiego dochodzi jeszcze montownia. Headquarters sent us an assembly. And with the right patterns, we can build anything. Or we could with the latest version. What you're looking at is the extremely finicky 2038 model. It'll take time to stress test our patterns. But once we have them,
we're good to go. Projekty montowni to twój sposób na zdobycie nowych albo lepszych przedmiotów i wyposażenia. Każdy projekt może odblokować nowe przedmioty do zasobów XCOM, nowe rodzaje broni lub ulepszenia pancerza i inne użyteczne rzeczy. Przydzieleni tu agenci skracają czas potrzebny na ukończenie projektu. Dobra, akceptuj. Elerium to jeden z trzech zasobów potrzebnych rewindykacji. Wydaje się go na realizację projektów montowni. Okej, mamy 70 sztuk, do tego 120 kredytów. Wybierz i rozpocznij projekt. Wszystko. Czyli rozumiem, tutaj później możemy sobie ładnie to posortować, ale na ten moment mamy personel androidy. Budowa centrum operacyjnego androidów. Ta sieć pozwala używać androidów w misjach taktycznych i umożliwia realizację nowych projektów w montowni. Jedna jednostka androidów, które można kupić. Okej, fajnie, bo rozumiem, że jak rozwalą androida, to nie będzie nam jakoś wyjątkowo smutno. Mamy już projekt w montowni. Czyli jak rozumiem, kolejna rzecz załatwiona. Przed nami, jeszcze spójrzmy może na mapę miasta. Dostępny jest cel kluczowej misji bojowej. Przed nami kolejna duża misja, taka coś w stylu jak widzieliśmy przed momentem, ale myślę, że ją sobie rozegramy już w kolejnym odcinku. Dajcie znać, jak wam podoba się fabuła tego XCOM-a, przynajmniej wprowadzenie, sposób jej prowadzenia, a także sama rozgrywka. Czy robimy z tego pełną serię, czy poprzestaniemy po prostu na przeglądzie? Jestem też bardzo ciekaw waszej opinii, ponieważ byłby to pierwszy XCOM na kanale. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!